Hej, 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 ja was witam bardzo serdecznie, moi drodzy widzowie, tutaj Tomek Akastilgar, cześć, a dzisiaj zapraszam was do następnego odcinka na wideotestach. Myślę, że jeśli powiem wam, że w środku siedzi GTX 1080, do tego i7-6700, 16 GB RAM-u oraz ta oto matryca o rozdzielczości 1440p i odświeżaniu 144 Hz, to będziecie zainteresowani tym materiałem, więc zapraszam. Jako, że jest to komputer I/O, czyli wszystko w jednym, no to cały komputer wygląda jak gruby monitor. Z przodu mamy ekran o przekątnej 27 cali, pod nim głośniki od JBL-a, a z tyłu dziesiątki agresywnych wcięć, które pokazują nam, że ten sprzęt to nie przelewki. Z góry mamy specjalną tackę, która po wciśnięciu ukazuje nam kamerkę internetową oraz mikrofon. Od prawej strony znajdziemy nawet miejsce na napęd DVD oraz widzimy parę portów, o których wspomnimy jeszcze za chwilę. Tył to istny majstersztyk. Kratki wentylacyjne, wcięcia, czerwone akcenty czy też logo Legionu od Lenovo robią robotę i cały sprzęt wygląda bardzo ładnie. Warto wspomnieć o ekranie, który jest praktycznie bezramkowy, co jeszcze zobaczycie. Jeśli chodzi o monitor, to niestety jest on w tej konstrukcji ograniczony pod względem ustawiania. Nasz monitor możemy tylko pochylić pod kątem góra-dół i nic więcej. Brak ustawienia wysokości naszego monitora komputera, czy też brak możliwości przekręcenia go na bok. Tak więc czas wejść do środka, a w środku siedzi tutaj m.in. GTX 1080 o taktowaniu 1835 MHz, o którym to jeszcze sobie za chwilę więcej powiemy, i 7-6700, do tego 16 GB RAM-u oraz dwa dyski, jeden 2TB od Seagate'a oraz drugi dysk SSD NVMe 250GB od Samsunga. Dodatkowo pomimo takiej oto konstrukcji znaleziono tutaj jeszcze jakimś cudem miejsce na stację, na płyty. Tego tutaj już nie widziałem w tym roku, nie wiem od kiedy. Ale proszę bardzo, udało się. Zacznijmy wyliczankę z portami. Od lewej strony widzimy aż 4 USB 3.0 drugiej generacji, slot na kartę SD oraz audio na mikrofon i słuchawki. Z prawej strony portów nie ma. Oprócz tego mamy przycisk włączania oraz specjalne miejsce na powieszenie słuchawek. Od tyłu zobaczymy jedynie wejście oraz wyjście HDMI, 2 USB 3.0 i port Ethernet. W teorii wystarczy to do wszystkiego. W praktyce niektórzy ludzie będą narzekać, że czegoś im tutaj brakuje. Skoro już sobie tyle o tym gadamy, to czas tak naprawdę odpalić jakieś gry i sobie w nie pograć. Zaczynamy od Wiedźmina 3, a tutaj na ustawieniach Ultra bez Hairwarsów 1440p bez problemu cieszymy się średnio 80 klatkami na sekundę w miejscu typowo graficznym. W Nowigradzie trochę gorzej, średnio na poziomie 60 klatek, ale zdarzają się spadki. Gdybyśmy chcieli wykorzystać pełną moc 144Hz monitora, to musimy zmienić rozdzielczość na 1080p i ustawienia na wysokie. Wtedy płynność rozrywki wkracza na zupełnie inny poziom. Następna gra to BF1. Na najwyższych ustawieniach 1440p uzyskanie klatek na poziomie 100 na sekundę nie jest niczym nadzwyczajnym. Najczęściej jednak FPS-y skaczą nam od 80 do ponad 120, w zależności od mapy i oczywiście trybu. GTA 5 i tutaj w mieście uzyskujemy na najwyższych ustawieniach bez MSA średnio 90 do 100 klatek. A jak wyjedziemy na piękne góry, łąki i pola, nasze klatki drastycznie to odczują, bo spadną nawet do 60 na sekundę. Do naszych gier dodaję PlayerUnknown Battlegrounds. Wielu z was prosiło o testy w tej grze, ponieważ ostatnimi czasy robi ona ogromną furorę, więc oto i jest. Na ustawieniach najbardziej optymalnych, czyli wszystko możliwie najniższej, tylko tekstury oraz odległość widzenia ustawione na ultra, możemy grać w ponad 80 klatkach w gęstym lesie i ponad 100 klatkach w budynkach. Przy okazji Lenovo do tego komputera dodaje nam taką oto klawiaturkę oraz myszkę właśnie od nich. Przyjemna rzecz i zawsze cieszy. Może zostać jako rzecz zapasowa albo cokolwiek innego. Przechodzimy dalej, czyli temperatura i kultura pracy, a to jest dosyć ważne. Jeśli chodzi o głośność, posłuchajcie sami. Jak mówimy o temperaturach, no to temperatury widzieliście m.in. kiedy pokazywałem wam wyniki z gier. Temperatury powiedzmy, że są w miarę normie. Tym bardziej jeśli weźmiemy pod uwagę to, że mamy naprawdę małą obudowę, to temperatury na poziomie około 80 stopni nie są niczym tak naprawdę absurdalnym i nie ma się tak naprawdę co bać o nasze komponenty. Niestety występuje thermal throttling. Jeśli zobaczycie sobie na taktowanie naszej karty graficznej, to z ponad 1835 spada ono, spada to taktowanie do około 1600, więc różnica jest dosyć spora, a to wszystko po to, żeby utrzymać temperatury właśnie na poziomie około 80-82 stopni. Gorzej niestety jest w przypadku głośności, tak? Tak jak i bez jakiegoś obciążenia ten komputer jest dosyć cichy, chociaż czasami zdarzy mu się coś załączyć i niestety bzyczy, tak też i podczas maksymalnego obciążenia jest on słyszalny. Oczywiście jeśli gramy sobie z głośnikiem albo tym bardziej na słuchawkach, no to nie ma tutaj żadnego problemu. Ale jeśli chcemy się jakoś fajnie wyciszyć, to niestety pod obciążeniem może być ten komputer jak najbardziej słyszalny. Następna rzecz to oczywiście ten cały monitor, o którym myślę, że naprawdę warto wspomnieć. 27 cali, odświeżanie na poziomie 144 Hz, a do tego wszystkiego rozdzielczość 1440p. Robi to robotę. Kolory po wyjęciu z pudełka są nawet ok. Ostrość i tego wszystkiego nie mam żadnych tak naprawdę zastrzeżeń. Jeśli chodzi o minusy, to na pewno są to kąty widzenia. Muszę być praktycznie
dopiero teraz widzę w jakimś sensownym tak naprawdę jakości nasz komputer. Gdybym siedział tak, nie widzę dosłownie nic. Jeśli chodzi o kąty, jest po prostu średnio, ale prawda jest taka, że komputer zawsze mamy przed sobą. Chyba żebyśmy chcieli, żeby dookoła nas siedziało 10 znajomych, to powiedzmy sobie szczerze, że połowa z nich mogłaby mieć problem. Jeśli zaś chodzi o odświeżanie 144 Hz, to myślę, że każda osoba, która miała okazję na takim odświeżaniu grać w gry, zgodzi się ze mną, że różnica na przykład porównając do 60 Hz jest po prostu kolosalna. I gra się tutaj w gierki naprawdę, naprawdę przyjemnie. Dodatkowo rzecz, o której wspomniałem na samym początku, czyli praktycznie bezramkowy ekran. Jak sami widzicie, tutaj ramki mają naprawdę mało i wygląda to przepięknie. Jeśli siedzi się z przodu, tak jak wy to widzicie, to praktycznie gra zajmuje nam cały ekran, nie licząc dolnej części, czyli naszego głośnika. A jeśli chodzi już o głośnik, to posłuchajcie sami, jak brzmi. Piękne, fajne, wysokie tony, ale przede wszystkim naprawdę dobry bas. Jeśli lubicie słuchać głośnej muzyki z dobrym basem, to ten głośnik w tym oto monitorze może zrobić naprawdę dobrą robotę. W moich testach nie uwzględniłem takiej gry jak CSGO. Oczywiście sprawdzanie na takiej bestii, która bez problemu uciąga wieśka na ultra i to jeszcze w dobrej rozdzielczości, nie ma praktycznie sensu. No chyba, że chcemy sprawdzić tylko i wyłącznie cyferki i zobaczyć, ile FPS-ów tutaj uciągniemy. Ale z CS-em jednak coś nagramy. Ale powiedzmy, że o CS-ie powie co nieco inna osoba, która w świecie CS-a wie wszystko o wiele lepiej ode mnie. Zapraszam. Cześć, z tej strony Agnieszka Pasiolejnik. Przetestuję dzisiaj Lenovo All-in-One w grze Counter-Strike Global Offensive. Miałam okazję testować komputer Lenovo przez kilka godzin. Grało mi się bardzo przyjemnie i czułam się pewnie w tej grze. A wiadomo, że w CS-ie pewność siebie jest w sumie podstawą. Może opowiem Wam więcej szczegółów na temat samej matrycy. W swojej karierze miałam do czynienia z różnymi monitorami, ponieważ jeździłam na dużo turniejów LAN-owych i uwierzcie mi, ta matryca jest niesamowita. Odświeżanie na poziomie 144 Hz, co przekłada się na płynność w grze, oraz mocno nasycone kolory, które sprawiają, że gra jest kolorowa, a nie taka szaro-bura, i wpływa to również na przyjemność i komfort grania. Wiadomo, każdy z nas gra na innych ustawieniach. Ja akurat gram na niskich detalach w rozdzielczości 1024x768. Podczas Faceita miałam stałe 300 fpsów. Tak na deathmatchu było ich troszkę mniej, ale nie wpływało to jakoś zbytnio na płynność gry. Jeśli mam być szczera, to podczas kilkugodzinnego testowania zapomniałam, że używam zestawu All-in-One. Grało mi się tak dobrze jak na bardzo mocnym komputerze z dużą ilością FPS-ów i z monitorem gamingowym. Ale właśnie, pamiętajmy, że największym plusem tego urządzenia w porównaniu do zwykłego komputera stacjonarnego jest jego mobilność. Ogólnie mówiąc, jestem w stanie spokojnie polecić zestaw Lenovo All-in-One Idea Centre Y910 każdemu graczowi, który ceni sobie kompaktowość, jak i wysokie osiągi komputera i monitora. Należy jednak pamiętać, że do matrycy 28-calowej trzeba się będzie się nieco przyzwyczaić, ale jeżeli już się przyzwyczaicie, to z łatwością namierzycie przeciwnika, gdyż jego model będzie większy niż na zwykłych, mniejszych monitorach. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, pozdrawiam cieplutko, hejka! Moi drodzy, myślę, że czas na podsumowanie. Zacznijmy od tego, o czym jeszcze nie wspomniałem, czyli jakość oraz solidność wykonania. Jakość wykonania stoi na naprawdę najwyższym poziomie. Tutaj wszystko jest zrobione bardzo ładnie, z tyłu jeszcze te karbonowe wykończenie. Po prostu, jeśli chodzi o wygląd i o wykonanie, nie mam nic do zarzucenia. Jeśli chodzi o solidność, komputer wydaje się taki, że gdyby ktoś się Wam włamał do mieszkania, moglibyście go walnąć tym czymś i raczej temu komputerowi nic by się nie stało. Jest solidny, ciężki, masywny i taki, że jak go postawicie na biurku, to nie musicie się martwić o nic. Oczywiście, jeśli chcielibyście go gdzieś przenosić, to powiedzmy sobie szczerze, że mógłby być lekki problem, ale jeśli chodzi o solidność i o masywność tego sprzętu, stajecie go na biurko i stoi Wam tak prosto, że nie ma z tym dosłownie żadnego problemu.
Tak więc podsumujmy tutaj. Bardzo fajna wydajność, jak na taki cały komputer all-in-one, ale niestety występuje thermal throttling. Zgodnie z thermal throttlingiem, jeśli mamy wysokie temperatury, jest również troszeczkę jednak mimo wszystko ten komputer głośny oraz słyszalny. Jednak pomimo tego, jakość wykonania, wygląd oraz działanie tego ekranu, który jest naprawdę na dobrym poziomie, bardzo fajnie się na niego patrzy, ma miłe kolory, prosto wyjęcie z pudełka, prosto po wyjęciu z pudełka, nie trzeba tutaj się w nie bawić, oraz jeszcze odświetlanie 144 Hz i to jeszcze w 1440p, może dać naprawdę miłego kopa i na tym komputerze w gry gra się bardzo, ale to bardzo przyjemnie. Do tego głośnik, który gra bardzo przyjemnie i można sobie na nim bez żadnego problemu słuchać muzyki. Jest głośny i donośny i jeśli chcielibyście nawet denerwować swoich sąsiadów, to gwarantuję Wam, że z tym małym paskiem głośników tutaj na dole zrobicie to bez żadnego problemu. Ale lepiej nie denerwujcie, nie polecam jakby coś. Więc jako komputer typowo all-in-one jest to bardzo niezła ciekawostka. Niestety na dzień dzisiejszy, kiedy nagrywam, nie znam ceny. Obstawiam, że będzie naprawdę duża, ale jako tako ten komputer daje radę. W grach i ze wszystkim innym. Jest bardzo fajnym sprzętem, który wystarczy postawić, podłączyć zasilanie, myszkę, klawiaturę i możecie się bawić. I to bawić bardzo dobrze. W rozdzielczości 1440p i z odświeżaniem 144 Hz. To jest po prostu przegenialne doświadczenie. Polecam wszystkim, żeby mogli, mieli okazję w takiej jakości grać jeszcze w dobrym odświeżaniu. Ja mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Piszcie śmiało, co sądzicie o tego typu konstrukcjach, bo jest to jak najbardziej rzadkość. Komputer typu all-in-one, przeznaczone stricte do gier, jeszcze z tak dobrą wydajnością, to jest naprawdę rzadkość na naszym ogólnie, tak naprawdę na ogólnie rynku. Więc piszcie śmiało, co o czymś takim sądzicie, co Wy o tym sądzicie, akurat o tym modelu od Lenovo. Dla mnie jest to rzecz bardzo przyjemna i bardzo miła do grania. Fajna opcja. Ja mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Ja Wam życzę miłego dnia i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć. Pa, 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 pa.